Z Ewangelii według świętego Jana. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Na świecie, ale także w Kościele, pełno było w historii i zapewne pełno jest także dzisiaj takich ludzi, którzy sądzą, że zabijaniem można Boga uczcić. Ale to jest pewne ekstremum. Nieustannie spotykamy się wśród najbliższych, ale także we własnej duszy, z taką pokusą, by robić coś ze względu na Pana Boga. I bardzo często okazuje się, że gdy coś robimy dla Boga, ze względu na Boga, to jest jakieś wielkie kłamstwo, czasami okrucieństwo, czasami rzecz niepotrzebna, nieważna, głupia, błędna. Bo robimy to ze względu na Boga, dla Boga, oszukując samych siebie. Tymczasem Bóg nie chce, żebyśmy coś robili dla Niego albo ze względu na Niego. Bóg chce tylko, żebyśmy wszystko robili z Nim. Gdybyśmy przeżywali nasze życie z Nim, to nigdy nie przyszłoby nam na myśl kogoś zabić, a już na pewno nie dla Bożej czci. Nie dla Niego, a z Nim. Podstawowa różnica. Jedyny sensowny sposób działania. Działać z Bogiem. Do zobaczenia jutro.